W dniu dzisiejszym miał miejsce napad na jeden ze sklepów w centrum naszego miasta. My naszą kamerą zarejestrowaliśmy sprawnie przeprowadzoną akcję policji, i która została zakończona, miejmy nadzieję, sukcesem, bo podejrzani prawdopodobnie zostali zatrzymani. No i Polski. W chwili, kiedy przeprowadzaliśmy z Państwem sądy uliczną, za naszymi plecami dokonano napadu. A czy sprawdzą się ich oczekiwania, życie pokaże. Panie nadkomisarzu, jak przebiegała akcja po napadzie? No po usłyszeniu, po otrzymaniu sygnału o napadzie na sklep jubilerski, natychmiast wszyscy policjanci będący w służbie udali się, prawda, na miejsce i na blokady dróg wyjazdowych z miasta celem udaremnienia ucieczki sprawcom. Następnie oficer dyżurny drogą radiową podawał coraz to bliższe dane odnośnie sprawców, odnośnie pojazdu, jakim się prawdopodobnie poruszają, i odnośnie ich wyglądu, prawda, i sylwetek. A ile było sprawców? W sklepie było dwóch. Natomiast ilu ich było wszystkich, tego nie wiemy. Ci, co żeśmy ich zatrzymali, najprawdopodobniej ci nie byli w sklepie, natomiast ze wstępnych ustaleń. Co ustalimy więcej, to czas pokaże po rozmowie z tymi dwoma. Są to mieszkańcy województwa koszalińskiego, także co dalej, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Uzbrojeni? Tak, w sklepie byli z bronią. Czy są jacyś poszkodowani? Nie ma poszkodowanych. W momencie, gdy byli wiązani właściciele tego jubilera, włączył alarm, wystraszyli się. Na tyle przytomnie jeszcze zdążył właściciel jubilera powiedzieć, że zaraz tutaj będą, więc oni
ze strachu, w momencie jak usłyszeli, że alarm się włączył, wyszli ze sklepu i udali się, prawda, w NN kierunku. Później z rozpytania świadków ustaliliśmy, w którym kierunku się udawali i gdzie ewentualnie mogli mieć zaparkowany pojazd. No właśnie, gdzie złapaliście ich? Myśmy na blokadzie w kierunku na Wałbrzych zatrzymali pojazd. Jeden z właśnie z patroli, który tam dokonywał blokady, zatrzymał w okresie półtorej godziny ten pojazd, który jechał w kierunku Wałbrzycha. Czy coś zginęło, coś zabrali? Nic nie zginęło. Nic nie zabrali. Mówię, wystraszyli się tego włączonego alarmu. Niemal jednocześnie doszło do kolizji drogowej oraz niebezpiecznego wypadku w okolicach Lubawki. A szkoda, funkcjonariuszy jest na filmowanie. Thank you.
Kierujący Fiatem 125P wyprzedzał na łuku drogi. Nie zauważył nadjeżdżającego sprzeciwka Volkswagena Golfa. Doszło do wypadku. Czy są poszkodowani? No, poszkodowani są, ale jakie obrażenia mają, nie jestem w stanie powiedzieć. W szpitalu 3 osoby są poszkodowane. Kierowca wraz z żoną z dużego Fiata, no i kierujący Volkswagenem Golfem. Jechał sam i tylko oni odnieśli, czyli wszyscy, obrażenia. Byliście jako drudzy po policji na miejscu wypadku. Na czym polegała wasza interwencja? Nasza interwencja polegała na pomocy w wyciągnięciu poszkodowanych z pojazdów, posypanie sorbentem, zneutralizowanie plamy oleju, która wyciekła. No i teraz zostało nam jeszcze po zabraniu pojazdów posprzątanie jezdni z rozbitych szkieł i części samochodu.